Najpierw, moi drodzy, moje radości z tymi wszystkimi. Na Wykrot, jedzie Żywiec, jedzie Warszawa, jedzie Lublin, jedzie Kraków, jedzie Gdańsk, jedzie Radom. Więc cieszę się bardzo. Niech was tam Pan Jezus na rękach nosi. Raduje mnie na tym większe, że na wieczernik zapisało się kolejne 8 osób. Nasz wieczernik przed Duchem Świętym 11-13 maja. A później po 13 dalsza kontynuacja naszego wieczernika. Zachęcam na te modlitwy przez 6 dni. Mogą poszczególne rejony przyjeżdżać, jak chcecie, żeby jeden dzień być, aby dołożyć kumulacji siły modlitwy dzieci. To jest nasze wielkie dzieło. Osoby, które zapisały się, Teresa Dyżurna Dywizja Lubelska i wszyscy chętni, Teresa Wasilewska, Niemce koło Lublina, Wiesława Dybała, Wągolnica, Mieczysław Gałecki, Kościan Wielkopolska, Barbara Kozłowska, Niedrzwica Duża koło Lublina, Aleksandra Witkowska, Skórzewo koło Poznania, Marek Kozłowski, Niedrzwica Duża, Irena Lepionko, Kraków, Teresa Lepionko, Kraków. Na Wielką Nowennę Unia Kościoła zapisała się kolejna osoba, Sebastian Izbiański, Głogów, 418 osób. Na rekolekcje kapłańskie i o kapłaństwie od 8 do 15 lipca zapisała się kolejna osoba, 31, Katarzyna Iskrzycka, Chwałkowska, Nowy Targ. Cieszę się, że Bóg Iskrzycki za moich czasów. To był jeden z zacniejszych hokeistów. To jest moja młodość, więc gdzieś tam rodzina jest od Hala, z tego ryba pnia. Pozostałe dzieła bez zmian. Pan Andrzej mi pokaże dwie książki. Matka Świętych Polska, moi drodzy, została wydana. Zapisanych jest 314 osób. Gdyby wszyscy wzięli, to bym mógł oddychnąć spokojnie. Ale znam życie, część nie weźmie, więc apeluję. To jest Żywoty Polskich Świętych, dwa tomy, z połowy XVIII wieku, na każdy dzień i jeden z polskich świętych lub, moi drodzy, polskich świątobliwych. Patrzymy 3 maja, co nam Polonikum, moi drodzy, przynosi. 5 mamy błogosławionego Władysława Zgierniowa. To są długie, ciekawe diagramy, masę cudów, rzeczywistości, do których my nie przywykleli. Jutro mamy błogosławionego Macieja Giedroycia, kanoników wygrywanych Marzani Markami. On spoczywa w kościele Marka w Krakowie, przy Sławkowskiej, tam się prostopada ulica Wielka, a dzisiaj chyba jest Jan Długosz, ale wolę się upewnić. Nie, dzisiaj jest święty Stanisław Kazimierczyk, który jeszcze zapis żywot błogosławionego, bo w XVIII wieku on nie był święty, ale parę lat temu został ogłoszony święty. Więc zachęcam do tej lektury i do nabycia 150 zł, dwa tomy razem. Teraz chcę podziękować za spływające ofiary na nasze dzieła. Wielki kamień, są to elementy naszej, moi drodzy, części składowej budowy pomnika ocalenia. Ofiar złożonych jest 927, nic nie przybyło w tym czasie. Moi drodzy, wielka nora, w tym czasie przybyła ofiara Doroty Piechnik z Radomia, 15 euro za ofiary. Bóg zapłać. Tych ofiar jest 622. Trzecia nasza w starości dzieło wielka rura. Ofiar złożonych jest, moi drodzy, 422. Przybyła ofiara pani Doroty Piechnik, Radom, za ofiary. Bóg zapłać. 4. To jest długa rzędka. Przybyła ofiara Doroty Piechnik z Radomia. Ofiar jest 286. I ostatnie dzieło. Gruby, mój drodzy, drut. Tu troszkę chyba ofiar przybyło, bo pani Agatce przekazałem wiele, więc odczytam. Przybyło prawie 20 ofiar, jest już 116. Oto złożone ofiary. Renata Pawlak 100 zł, Emilia Mol 100 zł, Renata Pawlak 100 zł, Janina Króliczek, Włodzisław 60 zł, Joranta Maciączyk, Włodzisław 60,
Emilia Hacznecka, Rudy 60, Dorota Piechnik i Radom 15 euro, Barbara Dobrodziej, Frasańska 100 kanadyjskich, Ludwika Krystyna Bogus 100 kanadyjskich, Mieszława Mikołajczyk 100 kanadyjskich, Janina Folfas 40 kanadyjskich, Elita Amdel 50 kanadyjskich, Bożena Tarnowska 50 kanadyjskich, Ludwika Krystyna Bogus 100 kanadyjskich, to jest drugi wpis, Stanisław 100 kanadyjskich, Bożena Kitecka 100 kanadyjskich, Helena Krawczyk 25 USA, Gabriela Gawkę 100 zł. Ofiar, to jest najnowsza styczniowe dzieło, na gruby drut mamy już, mój drodzy, 116. Wszystkim ofiarodawcom wielki Bóg zapłaci, proszę o jeszcze. Od wczoraj ogłosiłem, ruszamy na zbieranie 35 tysięcy na drugą ratę telewizyjną. Zacznie coś spływać, będę Was na bieżąco informował. Pani Agatka to precyzyjnie prowadzi. Również ogłosiłem Wam fundację klęczników do siedzenia, takie jak tu w kaplicy na Kudaku. Już jest 11 osób, zgłosiło się, więc zamawiam kolejne, mój drodzy, kolejne 10. Później, kto by chciał mieć na stałe swoje miejsce, jak jedna uroczystości, no to sobie wypiszę mu tam nazwisko, jak to będzie blaszka zrobiona, przyjechać. Zaznaczam, uroczystość jest o 18, to masz być najpóźniej za 10, przydzielisz później, ktoś siedzi, już nie uruchamiamy, bo byłby zamieszany. Jak jest, chcesz mieć jedzenie, musi być wcześniej. To jest oczywiste. Czyli za 10, 6, dziwno, to już można puste kręć zajmować i osoba fundator nie ma prawa wyrzucić. Czyli wcześniej ktoś siedzi, pokaże z dowód, ja jestem Gabriela Gawkę, to jest moje nazwisko. Ta osoba się musi podnieść. To ma wtedy dobry, to jest czyste, a my mamy łatwiej, bo nie zawsze dana osoba jest na każdej uroczystości, więc inni sobie mogą też siedzieć, rozumiecie? Fundacja takiego jednego klęcznika, moi drodzy, 600 zł. Też przypominał, bo to będę przedłużać, przypominał, że uruchamiamy też fundację zwaną Różaniec Jerichoński. Że czasami ktoś nie może, zabiegany, a ma coś pieniędzy, to złoży jakąś ofiarę i wtedy ci, co nie mają pieniędzy, przyjeżdżają sobie adorować na dwa tygodnie, dniówka jest 60 zł, tak, mamy jedyne. No i jakoś tak pustynia się kręci. To był pomysł już sprzed półtora roku, pani Helusia i pani Emilia Wol. Takie coś, żeby się przyjęły, to dzieci są, byli chętni i są tacy, jest przynajmniej 5 osób, które cały czas składają ofiary na stałe, one wpływają, więc tym osobom, panom i paniom, wielki Bóg zapłaci. Na uroczystość koronacyjną Matki Bożej zapraszam 20 ze Storczykami. Z tym, że w sobotę msza będzie o 10 w ramach naszych. O 18 będzie 5-godzinne nabożeństwo do Ducha Świętego. Z komunią będzie komunia, bo już od 12 maja zmieniam cykl następny, że msza święta będzie przed południem. W ciągu dnia najprawdopodobniej będzie godzina 7 lub wcześniej. To zależy od mojej kondycji fizycznej. Dziś jestem super kiepski, ja bym to umiał wykorzystać, bo to dzieci, żebyście mieli świadomość, ja jestem czwarty tydzień bez jednego dnia oddechu, kapujecie? Wczoraj zacząłem modlitwy o pierwszej. Moje modlitwy całe. O pierwszej. Byłem cały czas przy Was, nie? To, bo mam paru panów lektorów, no to chcę wykorzystać i zrobić, naciągnąć ducha w kierunku trydentu, bo liturgia łacińska mi jest potrzebna do reformy Kościoła. Nie zacznę reformy Kościoła, jak nie zaczniemy, nie wyćwiczę ludzi, którzy pokochają łacinę. Wy do tego jesteście przygotowani już kilku lat, uczę z Wami. Robię z Wami łacinę, pieśni, nie? Chleb. I powolutku już okazuje się, że umiesz mówić Ojcze Nasz i go rozumiesz. Rozumiecie, nie? Łacinie. Tak dziś Pan Tadziu czyta po polsku psalm. Wiem, że umie dobrze czytać w łacinie, więc mu skakuje, bo jakby nie umiał, to bym mu nie skoczył, bo bym go nie niszczył tak nic, rozumiecie. Ale wiem, że umie, więc skakujemy w łacinę, bo się cały czas uczymy. Obok masz polski tekst, możesz kuknąć, nie ma problemu. Więc za to Wam, dzieci, wielkie dzięki. Dziś pewne rzeczy dzieci wyjaśniam. Bo zawsze rzeczywistość pustelni to jest jeden obraz, który widzicie. Drugiego obrazu Wy nie widzicie, choć ja zmysłami widzę i problem się toczy.
A jeszcze jest trzeci obraz nasz przyrodzony, którego Jezus nas nie czuje, nie widzi. Dziś toczyła się tu bitwa o ten obraz drugi, widzialny zmysłami, ale dla wielu nie jest problemem, ale dla mnie jest technologicznym problemem, bo ustawiając formację liturgiczną, o pewne rzeczy muszę tu dbać. Czy dobrze wiecie, że sobie żeby dzieci tu mi nam przybywały. Nie dostosujemy mszy świętej do potrzeb dziecka, tak ja jestem przeciwnikiem mszy dziecinnych, że kapłan się przyda i bawi, a dzieci gonią. To zawsze, to jest rozwalanie kościoła. To jest wszystko wsteczne. W normalnej kulturze człowiek, który wchodzi w team, dostosowuje się do teamu, a nie team dostosowuje się do czego, który chce pozyskać. Kościół robił mankament, żeby się upodobnić do świata, ukłonił się do człowieka i się pozbył swojego wielkiego misterium, wszystkiego, czas. I w związku z tym efekty mamy, że umierają. Mimo, że jest dobrze, że ludzie nas rozumieją, nie rozumieją. Misterium, jakie przeżył Mojżesz na górze Synaj, było związane ze znakami. Potężny ogień, ale była mgła, lud nie widział. A padał na kolana. Drżał. Kiedy wracał z góry Mojżesz, błagali go, żeby go on przemawiał, a on nie wykonał wszystko. Dlatego liturgia mszy świętej zawsze była związana z prezbiterium. W prezbiterium przybytek. Ludzie czasami do ołtarza mieli w kamizelkę tak 5 metrów. Rozumiecie, do prezbiterium. Kto mi chodził? Do prezbiterium chodzili tylko zakonnicy, kapłani, a jeszcze w przybytku był sam kapłan, co celebrował. I w tym przybytku nikomu dzieci nie przeszkadzał. Dlatego ja czasami muszę reagować, że ten się nie nadaje na ministranta, mówię na głos, ten się nie nadaje na modlitwę. Mamy wśród nas ukochaną Panię. Ten problem mi trwa już ponad pół roku, jak go rozwiązać, bo on miał być rozwiązany, kiedy przed Pani ma, mówi mu po języku, beknięcie. Ale ono przeszkadza w modlitwie, a szczególnie tym, którzy są tuż obok. Bo jest to beknięcie wymiotne. Chciano, żeby Pani się modliła. Ja mówię, co ksiądz radzi? No to jak się Pani mnie pytasz, to trzeba sprawę delikatnie rozwiązać, bo osoba się nie nadaje do mikrofonu, bo my odstraszymy ludzi. Nie każdy może iść do ołtarza, rozumiecie? Co osoba podjęła? Przekazać, wiadomo, że ksiądz sobie nie życzy. Ja tam znam układ, nie? Poddano mnie całkowicie. To po to się mnie pytasz, skoro dowodzisz, to dopadaj mi decyzję i za chwilę usłyszysz telefon od ludzi i tak dalej, rozumiecie? Więc ja to muszę wyciszyć, bo wielu z was cierpi, a ja dziś miałem totalny atak, bo wszystko słyszę. Odległość między mną a wami maksymalnie do pani Agatki jest 6 metrów, rozumiecie? Więc tu dzieci wszystko słychać. Nie wiedziałem, że osoba jest. Zresztą akcję rozpoczął pan Łukaszek. To w jego stylu, bo on zawsze wszystko wie. On wie, co pan Jezus ma powiedzieć. Wczoraj mu dałem znak w dyspucie, sygnał dziecko, to ty tu jesteś niczym. Nawet pan Łukaszek się wymyślił, że będzie podawał inaczej świecę. A my są na regulacjach tyleńskich, ćwiczymy równo, pan Andrzej pokazuje przesiedza, jest w tekście, że świece palimy pod tabernakulą w lewo po kolei, gasimy tak. Widzicie, ja pokornie przyjmuję, no dla mnie ani koronaz nie zbada. Jest rozkaz, Bóg tak chciał, tak ustawił prawo. Ale nasz pan Łukaszek co tydzień by wszystko zmieniał. Więc dziś sobie wymyślił, będzie podawał, może to nie on. Może nie on, ale powiedz, nie, więc idzie pierwszy, to mnie już to irytuje. Bo system walki ze świecą, który trwa u nas rok, jest dzisiaj jednego dnia rozwalony, bo pan Jaruś będzie pamiętał tylko to. Nie, że mamy z tej strony, tylko tamtej. Taka jest wasza psyjka. Wydaję wam polecenie. Przynieś mi skrzynkę i drugi szok, prosi mi kolumnę do mikrofonu. Zanieś kwiaty tam, robisz tak. No dzieci, ja to cierpliwie, tak już znoszę, mówię, Duchu Święty, daj siłę. Obiecałeś, że dasz łaskę, ja wytrzymam. Ale już przy ołtarzu, dzieci, nie wytrzymam, bo to wszyscy widzą. Więc ja muszę, ale myślałem, powie panu Łukaszkowi, po pikuś będzie nie. Ale w trakcie jest agresja z tamtej strony, więc wymyślam, mówię, Duchu Święty, pomóż mi rozwiązać problem, żeby tu nie było problemu. Więc wymyślam długą pieśń o Stworzycielu Duchu przyjdź. Panu Andrzejku daj rozkaz, śpiewaj wszystkie zwrotki. Wybieram osobę blisko mojemu sercu, która subtelnie rozwiąże problem, bo ja nie chcę od ambony, żeby nie ranić osoby, bo to jest jej krzyż. Ale osoba taka powinna wiedzieć, że mając taki krzyż, nie może być tak blisko, bo przeszkadza innym. Trzeba na Bóg wejść. W zimie wytrzymałem, bo jest dzieci. Nie. Ale teraz, gdy jest ciepło, to już trzeba uruchomić swój system, wchodzę delikatnie na bok.
Bo ja tu każdego przygarnę z każdym krzyżem, ale nie każdy może być przy ołtarzu. Bo ja też muszę dbać o to, żeby komuś nie przeszkadzać. A ten odgłos dla mnie jest bardzo dziwny. Jest to ogromny krzyż, więc jest to trud. Pani kochana załatwia, ale troszkę późno, ale to jest w momencie, kiedy Pan Dawid mnie rozgrzał. Bo go wczoraj uczyłem, jak mówię, czemu dymisz, bo się dymi i się nie da. Ale ja mam taki system pracy, więc nie jestem w stanie każdego maciołka nauczyć, jak się obsługuje, panie Władku, piec. Bo każdy normalny chłop wie, skoro jest komin, to musi dym do komina iść. No logiczne, no ale po polsku najlepiej nie da się. Tak, wczoraj wieczór zrobiłem kolację chłopom, brakło wody. Więc ja mówię, ja pójdę włączyć wodę, a wy poskładajcie i posprzątajcie, umyjcie. Poszedłem z panem, biorę pana Andrzejka, bo jakbym wziął innego domowników, to mi wodę wypuści na zewnątrz, a nie wpuści do domu, bo znam psychikę. Ja wiem, jak to zrobić, bo ja tak uważam. No i z wody. Nie zapyta się mnie, jakie ma się doświadczenie, tylko ja uważam. No i to ja już takiego faceta z góry wiem, co on potrafi zrobić, nie? I bym mi wody nie mieli, bo on uważa. Wiedziałem pana Andrzejka, jedne drzwi się nie otwierają, otwarły, ale za mnie wejdziemy, więc później uczę. Bo mówię, panie Andrzejku, mnie nie będzie, a braknie wody z głównego źródła, a baza potrzebuje wody. Więc mówię, wyłączysz ten zawór, to wylejesz wodę. Puścisz tu, pójdzie do jeziorka, bo to jest system bezpieczny, który wymyśliłem. Nie ma mnie, a nikt nie pokręci zaworami, nie zaleje niczego, bo woda ucieka albo na zewnątrz, albo ucieka do jeziorka. Ale jak źle przekręcisz, a nie pojmiesz i nie rozumiesz zaworu, że tak, pionowo jest zamknięty, a ty zrobisz tak, boś myślał, no to wody nie ma nikt. I wczoraj wyjaśniłem panu Andrzejkowi, pan Grzesiu już pozaznaczał żółtym kolorem dwa zawory, które się otwiera, a resztę nie ruszaj, bo nie musisz wiedzieć. Ale Polak jest tak, jak jest pięć zaworów, to otwiera każdy, rozumiecie, bo on myślał. Tego nie przeskoczysz. Wracam ci na pustelnię, co się okazuje. Świeczki niepogaszone, jakbym zesłał na drodze, mamy dom spalony. Ja wodę puściłem, naczynia nie umyte, poustawione. Przyjdzie rano, ja mam znowu zrywkę, że naczynia nie pomyte, etc., etc. Rozumiecie to? Ale każdy ma prawo żądać, bo wchodzi szefowa kuchni, jest czysto, rano przychodzi, ma być jak? Czysto, rozumiecie? Więc pytam się pana Tadzia, kto tu umie w piecu palić na pustelni węgielek? Kto tu umie z nas obsługiwać ten piec i węgielek? No chodź pan na głos. Znaczy. Rewelacja, nie? Rewelacyjna pustelnia. Ksiądz. Czy pan się pytał księdza, jak się pali węgielek? Nie. Pan się wymyślił, zapalił, położy na beton, zamknie drzwiczki, więc się węgiel nie zapali, bo to lega do betonu. No nie będę. Ja teraz wiem, czemu się nasze węgielki nie palą, no nie? Ale pikuś. Wiesz, ale go uczę. Mówię, nie tym, a weź dużą bajkę. Jaką bajkę ci pan wziął? Dalej ją małą, no nie? Przynosi pan, nie? No mówił chłop do obrazu. Mówię mu, weź papier, zapaliłem, przymykamy drzwi. Przepali się papier, zrobi się ciąg w kominie. I ja mu bierzę woda, znowu papierek, już trzeci węgielek. Szum, smród. A wytrzymałem smród na początku mszy, ale już trzeci, ale dzisiaj nie wytrzymał. Ściągnąłem to i zrobiłem grandę. Jakbym wczoraj nie mówił, to bym dzisiaj grandę nie zrobił. Po księdzu, kto umie, panie Tadziu, obsługiwać węgielek? Który pan Andrzej? Nie umie pan Andrzej, nie otrząsze w widach. Panie Andrzej, kto umie po księdzu? Pan Andrzej nie umie, bo do mnie nie przyszedł. Panie Agnieszka, nie? Wyuczył na te obsługiwanie dyni. Czy pan tam się pyta, panie Agnieszki? Też nie. Rozumiecie? My są wszyscy tam, gdzie petkować elementy. Nie pytałeś się? Nie zapalasz. Ja zapalę i pouczę. Mówię Chińczykom, nie zapalniczkom, papier jest przemszą, pościskaj, zrób kubkę. Nie w czasie mszy, bo to jest szale, skapujecie? A ja mam dziś totalną wojnę, jak rozwiązać problem, żeby nam diabeł nie przeszkadzał, żeby osoba nie cierpiała, żeby tu przyjeżdżała, by przy swoim krzyżu ona się tu dobrze czuła. Ale też musi wiedzieć, że nie narzuci swojego stylu i swojej natury w ten rynk, bo my nie wytrzymamy technicznie. Bo ja mam już tych haseł dziesiątki, rozumiecie? Bo jak ktoś stanie przy dobie i ma odruchy wymiotne, no to nas osoba obok nie wytrzymuje, kapujecie? Wychodzi jedna, druga.
To są moje ukryte krzyże, walka, o którym wy nie wiecie. Dziwna wybucha, więc ja wam wyjaśniam, jak moi panowie lektorzy perfekcyjnie to jeszcze dożyli ognia. Bo jak pan taki papierek złożył wcześniej, podusa pyk. I nie palimy zapaleczką, tylko na papierek. Pyk! Wyjaśniałem to 100 razy. Pyk! Kładziemy węgielek, zaczyna on iskrzyć, pchamy go głębiej dalej od ogniska, żeby on nie szczelił, bo jak ma większą temperaturę, szczeli. Włącza zapala się, wtedy kładę na 20 sekund na palący papiereczek, żeby on wziął ognia i jest gotowe. Ale to 100 razy powtarzam. Jak mówię wszystkim zebranym, że robimy kadzidło i daję wam węgielek, ale on trzyma temperaturę godzinę i ma 400 stopni, no to mój jeden z rycerzy w fotelu co? No spolił stół. Bo postanowił. I mnie mówi, żebym ja to ogłaszał. Ja to ogłaszam za każdym razem przy kadzidle, że to godzinę musi siedzieć w kadzidle. Więc włożył sobie węgielek do szklanego, poszedł na mszę, w czasie mszy w szklanym naczyniu wybuchło naczynie, no i dziura w stole fotelu. A jakby nie było go, to by my spalili hotelionkę. Cokolwiek masz jakiś pomysł, jest coś z ogniem, najpierw masz pomysł, połóż na swoją rękę. I stwierdzi, że parzy, no to dajemy. Jak nie parzy. A jak nie parzy, to trzeba zalać wodą. Nie zostawiać, bo ogień ma swoje prawa. Więc panie Łukaszku, tu jest trydent. Powie ci tak, jak Bóg do mnie mówi. Jesteś niczym, ja bez ciebie podołam. Rozumiesz pan? Ale mam masę miłości w sobie i chcę ciebie mieć, uwielbiać Boga. Ale nie wedle twojego pomysłu. Czy pan rozumie ten mechanizm? Ja się mogłem dawno na Boga obrazić, ale dzieci dziś rozumie? Jak ja bym chciał mieć tylko przed nim swoją koncepcję, on musi mi podziękować za moje usługi. Bo co będzie z panem za kilka lat, jak będziemy mieli problemy teologiczne, a pan będzie uważał, że tak uważa, jakby się z nim zmieniał. Teologię, dogmaty, wszystko po kolei. Bo prawda o człowieku wychodzi, panie Andrzejku, przy świecy. Dlaczego ja z wami pracuję? Bo ja perfekcyjnie wiem, co to zrobi za 5 lat. To jest moja przewaga. Dzięki pracy z młodzieżą, będąc, śpiąc z nim, jedząc, bawiąc się, perfekcyjnie wiedziałem, gdzie który uderzy. Bo jeśli ćwiczymy rok już ze świetlem opanowane, a pan burzysz system, to znaczy coś jest nie tak w systemie. Kiedy zakłada las ustalone i niezmieniony, kapujecie. Jest was 5, panu się wydaje, mówi, nie, nic logicznie, to się burzy cały pan pomysł, dzisiaj pana pomysł zburzył całą moją nadzieję, że się mi uda znowu wychować liturgistów, rozumiecie? Dalej mam mniej niż 0, bo dzisiaj liturgia przy dzieckich, no kiepsko dzieci, muszę o mnie przyniesie tam, gdzie miecie, to dzieci, no po prostu tragedia, jak wyjdzie. Jeśli ksiądz przynosi msza, wy nie pytajcie welonu, ale ja ćwiczę was, zamykam msza, nikt się nie pyta, czemu się tam msza, ja nie zamykam, nie reagujecie. Widzicie, co się dzieje? Wiedzy nie mam, a wy mówicie, że wiecie. Ale nie mam do was, żeby do was myśli, ja was uczę, nie? Zobaczcie, metoda punkt po punkt się idzie. Wystarczy brak dyscypliny. Przypominam, przy ministrantach moich na pustyni, kto jest szefem? Pan Andrzej. Czy pan Łukasz pytał o zgodę zmiany planu? Pan Andrzej do musi co do jaki? Pyta się pan? Pan Łukasz się musi nauczyć pracy w teamie. Bo z punktu ludzkiego oceny zaczęcie to jest nic złego, nic nie, dzieci, nic złego. Ale mamy dalej miszmark, mamy miszunk. Więc ja próbuję sytuację pana ratować, więc zmieniam sygnał, robię pod parą odwrotnie. Ale z góry wiem, że jutro pan Jaruś pierwszy mi przyniesie od tamtej sesji. Proszę pana, ja z góry to wiem. Powiem, gdzie który z was pójdzie tą drogą. To nie znaczy, że on jest zły. Tylko nie ma ku temu zdolności. Będzie walczył na pana mówię. Rozpoczynamy reformę kościoła, dzieci. Wy tego nie rozumiecie, ja to widzę. We mszy trydenckiej, a tam szapa buba, którą w parafiach słyszycie,
przy tej reformie zabrzydyleńskiej usunięto 350 znaków. Liczyłem w imię Ojca pokłony, przyklęknięcie, skinięcie głowy, rozumiecie? 350 znaków chwały Bogu. Samych krzyży jest 52. Wy macie dwa. Zezwalają wam na początku przy imię Ojca. Wiecie, więc nie dziwcie się, że w tym punkcie ja będę ogniem. Dobrze, wytrzymam ten atak na stronę, no ale doszedł sprawa tutaj, doszedł tam tadzio, no więc ja przerywam, bo przeszkadzam. Skoro msza jako trwa godzinę 10, więc węgielku, panie Andrzejku, zawsze wystarczy. Skończę modlitwę, wtedy zapalam. Ja zaczekam chwileczkę, dwie minuty, zanim nie ubierzecie, zanim to ruszę, a wy zawsze golili 15 lat. Ja na Alleluja dzieci widziałem cały węgielek i drugiego kawałek, rozumiecie? Zasypałem obydwa i dymiły. Jakbym za chwilę zobaczył, że jest jeden i ten mały kawałek, dzieci, jestem góral. Tu mi nerwy pójdą, bo to się potęguje. A dwa, nieszczęśnie, bo jest blisko piecyk, no nie? A tu jest ołtarz. Totalny każdy ruch, ja wszystko dzieci słyszę. Bo się Bóg już daje łaskę, że zapominam o świecie, no ale ten diabeł tu przychodzi i zrobi coś smyra, nie? Bo przez ten mój słuch muzyczny słyszę każdy szmer, wszystko. Wy nie słyszycie, ale wszystko dzieci słyszę. Ja ukochanej pani nie widziałem, zaczynam przez chwilę, ale jest. Gdzie ta pani jest? Ja jej głos słyszę, nie? A ona była pochylona, pan nie widział, jak chodzi o niego, ale jest. Więc dziś postanowiłem, ustawię to tak po chrześcijańsku, żebyście wy nie cierpieli, mnie nie przeszkadzano, no ale spotęgowało się dzisiaj działanie moich panów lektorów, pomysły nieskończone, więc w związku z tym reakcja moja. Przy mszy trydenckiej tak będę dzieci reagował. Dlatego, że chcę was nauczyć zasady odwiecznej. Jeśli opanujemy kult, opanujemy modlitwę, nie będzie problemu z wiarą. Rozumiecie? Zasada odwieczna była lex orandi, prawo modlitwy, lex credendi. Wczoraj to panu to objaśniałem. Nie mamy wiary, bo perfekcyjnie rozpracowali kult. Zniszczyli, bo rozumiecie, kult. Prawo modlitwy. Dlatego wam w kazaniu mówiłem wczoraj, że Matka Boża, Bóg w trójcy pokazał siostrze Mariannę. Ukaże herezję. Tłumaczyłem wam modernizm wieku. Ukaże bezbożność, bo to, co mamy w Kościele, to jest bezbożność. Jak rozwalono rama kultu, to jest tylko kult człowieka, nie Boga. To jest bezbożność. Przede mną jest rzucanie się z motyką na księżyc. Ja jeszcze wiary i nadziei w tej materii nie straciłem, że znajdzie się grupka, która wejdzie w ten szereg. A dobrze wiem, jako gospodarz, jeśli opanuje ołtarz i zakrystię, będzie mi bardzo łatwo rządzić wam, dowodzić pustelnią. Bo później ten model tam przyniesiecie. A jak mamy tu bałagan, to ty byle gdzie położysz taczki, byle gdzie położysz kopaczkę, bo skończysz pracę, no nie ma problemu, no i ten następny przecież ci ciągnie. Ja miałem to szczęście w dyscyplinie, że tata był doskonale w dyscyplinie. Tu robisz, tu połka posłana. Nie mogła być praca, żeby nie było wszystko na swoim miejscu. Później miałem pedantycznego wychowawcę na uczelni mojego mistrza naukowego, księdza Kumor, punkt po punkcie, nie? Wszystko uczył. Cyk, cyk. Czego ksiądz zapomnisz przy kwerendzie, pominiesz, później szukasz tygodniami. I później miałem starszych ceremoniarzy, gdzie mieszkałem. Ja byłem na trzecim roku, a on jest na piątym czy szóstym. Czy dzieci przepaść, to jest oficerowie i majtki pogadowe. I ci uczyli szorować, musztry, jak chodzić przy kardynale, cokolwiek. Nie podskakiwałeś. Kolega podskakiwał, to leżał cały czas w oboniku, no i mnie wylansowano na następcę. Musi być przy ołtarzu dzieci dyscyplina, nie pomysł. Tyle uwag związanych z próbą uratowania kultu w oparciu o zasadę lex orandi, lex credendi. W
I do dzisiaj przy ołtarzu nie może pan Łukasz nic wykonać bez zgody pana Andrzeja. Karę ma pan 3 asysty lub pieniądze. Bo ten problem się pojawia w ponosowości. Ustaliliśmy, że tak chodzimy, więc ja oddziel zapalam. Tak się cofiliście, tak gaszę, tak kładę bursę na kielic. Ja bym przerobił wrażenie. Powiedziałem jasno. To, co mamy w starym prawie, tym jest mądrość Kościoła, przestrzegamy. Czyli korona z głowy spadnie, to tam trakty wykonuje, skoro się to Bogu podoba. Jest to większy nacisk na świętość, na kulturę kultu, to dzieci, czy mi to przeszkadza? Tyle moich ogłoszeń, moi drodzy. Teraz idę do kazania. Jeszcze z ogłoszeń, nasze rekolekcje z panami trwają do piątku włącznie. Nasi ukochani panowie, część z nich chce jechać, chciałby większość jechać na wykrót, więc kończymy w piątek rekolekcję jutro, a w sobotę ogłaszam alarm, alert bojowy na pustelni. Idziemy uporządkać poletko z truskawkami, mamy półmetrowe pokrzywy trawy, pan Władził nam przywiózł ziemniaczki, wsadził kukurydzę, więc wszyscy domownicy, łącznie z panią Basią, proszę na panią Agatkę, bym też poprosił, by się opaliła. Pan Zbysiu na pustelni jest dbał. Bo później mnie już znowu nie ma do 20, w sensie techniki dnia nie ma. Ten dzień nie też darzę, pójdę sadzić. I za 2 tygodnie już będzie wszystko wróciło. Cenię wysiłek moich panów lektorów, bo są dorośli, chcą, gdzie pan Andrzej się nakazał na śniadanie spaźnia, bo leci do książki i studiuje pewien punkt i pokazuje mnie, aż to roznosi w radości, bo chłoniecie. Robimy to dla chwały Boga, dla piękna liturgii. Przypominam to, co przeżywam na rekolekcjach z panami, no to jak przywozimy stare teksty, to mam kopię orędzi Boga o kulcie. Nasi teolodzy po wojnie, tuż czy przed wojną, w tym języku pisali o kulcie, o czym nam Bóg Ojciec mówi w drugiej dekadzie XX wieku dzieci. To wszystko było w kościele. Rozumiecie? To było. Więc ja mam tylko ogromne umocnienie przez te rekolekcje, że Pan Bóg nam to wszystko w kościele było. Kapłani, teolodzy, liturgiści mówili językiem Boga. Dziś jest dramat, mówią językiem człowieka i świata. W związku z tym wszystko umiera. Dlatego zaznaczam, bo czasami się pytacie, czy mój syn może służyć księdzu dobrze. Nie. Nie umie służyć. Ale on prawie nie umie służyć. Przy tym poziomie on nie umie służyć. Nie będę służył do półki zero. Jest całkowicie inny wymiar. I cieszyłbym się, aby było 100 panów. W Komrze byłabym na Kudaku. Ale muszą umieć chodzić, nie? Dlatego moi panowie dobrze wiedzą, ile jest wyzwań, żeby przegryźć tylko liturgię mszy świętej. A gdzie liturgia pogrzebu przed nami? A gdzie liturgia chrztu świętego? A gdzie liturgia Wielkiego Tygodnia? Te obrzędy inne, etc. Na koniec wam powiem, to zawsze uczę. Kiedy jest trudna sytuacja, proście Ducha Świętego. Ja dziś, kiedy chciałem rozwiązać ten problem, mówię, Duchu Święty, Ty musisz pomóc. Zaintynowałem pieśń, pożegnałem. Później panowie pytają o 2 czytania. W starym tekście na kru jest 1. W nowej są 2. Mam panów, nic się nie stanie, jak będą 2 czytania. Bo nie łamie prawa Piusa V z klątwą. Unum iota. Nic nie może być wykreślone ze mszy świętej. Ale nie pisze pracodawca, że nie może być dołożone. I później przychodzi natchnienie, że są msze święte, jak są suche dni, na przykład kwartalne, co mamy, że są w poniedziałek, w środę są 2 czytania, w piątek 1, a w sobotę 6. Czyli liturgia trydencka dopuszcza tyle czytań. Więc siadam, popatrzyłem na tekst, bo widziałem J, nie miałem okularu, widziałem J, myślałem, że jest Jan, ewangelista, czytałem pierwsze, a tu jest Judit, więc muszę zmienić, że czytamy najpierw Judyty, bo jest starsza niż Apokalipsa. Musimy utrzymać porządek.
Później siadam na tronie, mówię, Duchu Święty, pomóż mi, jak teraz połączyć te czytania. I wtedy przebita myśl, że w sumie nie masz dwa czytania, co tam, jest gradło. Zrobię na końcu. Duchu Święty, pomóż mi. Jest oracja. Co jest? Mam przegłos. Dam minut w obisku zacznij. Flekta mu zgadła. A teraz, które oracje? O krzyżu. Na kurczę, wziąłem się krzyżu, bo było za nie krzyża. Pomóż mi. Idę do ołtarza, weź z formularza o Krzyżu Świętym, jest zaraz po Eucharystii. Cyk, potwieram jest. I powiedziałem, że tam gdy na drugą zaraz o remus i wziąłem formularz o Krzyżu. Uszanowałem jeszcze uroczystość Krzyża, rozumiecie? I dziś przy pomocy Ducha Świętego już nie mam żadnego lęku, że w niedzielę trydencką mamy, mogą być spokojnie dwa czytania. Tylko jedno musi być ze msza łużyńskiego, rozumiecie, urzędowo, a później dajemy z obecnego, bo przecież ilość dwóch czytań z Pisma Świętego na Przyświętej nie uszczupla wartości, moi drodzy, przysiedleń. No i msza się ta Pawłowa ma ten dobry wymiar. I wtedy my się rysujemy przed światem, że my nie są konserwatyści, ale by dali dwa czytania, umieszczając je w strukturę mszy trydenckiej. I ja dziś ten pomysł obronię. A to się dokonało 17 dni, pan Roguś czyta, a ja się modlę, Duchu Święty, jak dwa czytania połączyć. Bo jedno po drugiej będzie ignorancja, nie? No i cyk, znalazłem rozwiązanie. Przyszła mi myśl, suwedni, cyk, był mi do biskup, fleka, rozganuła, lewatę, pyk. I mamy już opracowany szablon, że w niedzielę u nas na mszy trydenckiej będą zawsze dwa czytania. Tylko trzeba znaleźć szybką orację, która by komponowała do tematyki dnia. To tyle, żebyście byli świadomi, że nawet w taki dzień jak dzisiaj, jest tak lekki, we mnie się toczy ogromna walka o ubogacenie mszy trydenckiej, aby mi nikt nie zarzucił, że burzę. Czy to kładka? Nie, to jest na to prawo rzymskie zezwala. I dzisiaj mieliśmy dwa piękne czytania. O niewieście z Judyt i pięknie z Apokalipsy o Matce Bożej.